dzisiejszym odcinku wraz z moimi przyjaciółmi zagramy w Minecrafta, tylko że tym razem cały świat minecraftowy jest okrągły. Normalnie jak szaku. Naszym zadaniem jest odnalezienie diamentu, który znajduje się z pewnością gdzieś w samym centrum świata. I to wcale nie będzie takie proste. Mam teraz do was pewne pytanie. Czy macie jakiegoś znajomego, który kiedykolwiek wierzył w to, że Ziemia jest płaska? Jeżeli tak, wlejcie łapeczkę w górę i podeślijcie mu przy okazji ten film, żebyś troszeczkę czegoś doedukował. A ja wam tutaj podsyłam link do sklepu Pixi, gdzie znajdziecie najlepsze koszulki w sieci. Gdzie wy jesteście? Halo? Ten świat to jest jakiś nienormalny. Dlaczego? O, mam cię! Odwróć się! Jestem za tobą! Tu jesteś, no. Szaku, szaku, tutaj, tutaj, halo, gdzie ty idziesz, chłopie? Hopie, tutaj! Wracaj! Za linią horyzontu byłem, rozumiesz, kanciasty łubie? Co tu się dzieje? Czemu świat jest cały okrągły? Czemu to drzewo jest takie duże? Czemu ten słonecznik jest wyższy ode mnie? Halo! Nie no, ja widzę każdy kierunek świata. Kurczę, kto go popsuł? Trzeba go zasadzić na nowo. Sam się popsuł. Ej, proszę. Czajcie to, że się nie da spaść, mimo tego, że cały czas idziesz w dół, jakby... Nie da się spaść? Dziwne. No. Ale weź tak biegnij, podskakuj. O, zobacz, stary, jaki fart. Od razu jest wioska. Wow. Łatwo, łatwo, przyjacielu. Faktycznie. Buraczki. Jaki domek porąbany, wejdź do domku. Domek porąbany? Wow, krzywy domek. Głowy mi się już kręci, ja po tym odcinku chyba, nie wiem, pójdę spać. Ja będę ewentualnie zwalał na to, że do... Fermentowane buraki były, tak, że mi się gołe kręci, bo teraz zajadam z takiego buraka. Mordki! Dajcie sobie kamerę z góry i zobaczcie, jaki dołek jest porąbany. Nie! Za jaki skrzywy! Wygięty w pałą. Musimy odnaleźć diament. Ja już się nie mogę doczekać, aż pójdziemy do jakiejś pochrzanionej kopalni. Diament też będzie okrągły. Wiecie co? Możemy już w tym odcinek kończyć. Czemu? Nie wiem, czy wiecie, ale ja jestem jak diamencik, także... Czapka w górę, nara! Okej, ewentualnie nieoszlifowany ten... węgiel, dobra? Umówmy się. Nie, on jest ten... cyrkoniom co najwyżej. Cyrkoniom? Jeszcze podrabiany... To jest taki podrabiany diament. Aha, ty uważasz, że marchewki to nie są diamenty, tak? Obrażasz wszystkie marchewki na świecie, taka jesteś. Chcesz wojnę z marchewkami? Nie ma problemu. Nie obrażam ja bym nie zadzierał. Marchewek, tylko czemu mi tu wlazłaś? Wyskakuj z tej dziury. Niechcący, no jak mam teraz wyjść stąd? Pan diamencik wam pomoże. Nie. Pan diamencik wam pomoże? Ja już sobie zdobyłem kobla. Nara. Leszcze. Jak teraz znajdziecie drogę powrotną, co nie? Jak wy teraz znajdziecie drogę powrotną? Zapal światło! Nie ma świateł. Zgasło już wszystko, wy coś tam gadacie dalej. Jake'a nie wyjdzie teraz. No nie psuj mi tego! No to czemu ty mi zakupujesz mnie? Chodź tu! Podskocz. Proszę, światełko! Zadowoleni? Co, lecimy dalej na dół? Nie no, słuchajcie, ja bym tu jeszcze... Jak chcę osadnika znaleźć? Ja też bym chciał zobaczyć, jaki ma łeb okrągły. On jest wygięty pewnie. Jaki ma nos wygięty, gdzie on jest? Gdzie wy poszliście? Wow, kowala znalazłem! Co? Gdzie skrzynka? No gdzie wy poszliście? No szukaj nas, u kowala jesteśmy w okrągłym świecie! Nie wiem też, gdzie jestem w sumie, zgubiłem was. No ja też was zgubiłam. Nie! O jest! Tak jak mówiłem! Nie! Dostęp! Diament się sprzęt, nie sądziałam, co? Diamencikiem jest! Szaku! Oszukałeś! No nie oszukałem, przysięgam! Wow! Nie, no! To jest kozacko. Oddawaj to! Jak nigdy! Oddawaj to! Już! Oddaj go! Obrażałaś marchewki, że nie są jak diamenty! Oddawaj to! Dobra, trzymaj. Łatwo! A ty co, dalej bez diamentu? Ja dalej niestety bez diamencika, no. Moi drodzy, ja mam pomysł taki. Wejdźmy na drzewo i zobaczmy, jak wygląda świat z góry. Jeszcze wyżej. Ho, ho, jestem panem tego świata! Widzę teraz wszystko z góry, nawet ten wygięty budynek i wygięty łeb szaka. O, jestem szefem! To jest na szczycie. Fajnie, nie mam. Na pewno nie ty! Ej, dobra, czekajcie, jak ten świat jest taki kulisty, to pewnie jest mały. Nie, szaku. Patrz, chłopie, robię okrążenie. Robisz okrążenie wokół świata? Dobra, to poczekaj, gdzie ty jesteś? Pobiegnij tam i przybiegnij tu. No to biegnę. O, jestem, patrz! No dobra, ale gdzie pobiegłeś? No tam. Patrz, szaku, na to. Ty się zerobisz, stoicie tu, nie? Patrzcie. Biegnę tam. Lecę, uwaga, zaraz będę. Dawaj. No. Ty, widzę chyba twoją głowę, dawaj. No poczekaj, no ale odwróciłeś się w drugą stronę? Tak. No i co, myślisz, że nie przybiegnę? Jest, super, jestem, jest. Zobacz! Dookoła świata! Też tak robię. Ile metrów ma ta ziemia? Jakiś... Ej, też tak robię. Zaraz wejdę.
piaskiem do góry i sprawdzimy, ile ona ma metrów, dobra? Ja też idę. Ej, biegnę i nic się nie dzieje, co jest grane? Szaku, bo jesteś słaby po prostu w bieganiu, za wolno biegniesz, musisz biec szybciej. Dobra, szybciej biegnę. Rum. No i... O jest! I Szaku, nie no, jesteś najlepszy. A ja się zgubiłam! Niespodzianka! Dzięki, bo to tak nie działa. Trzeba było zrobić no. Kółeczko. Zgubiłam kółeczko! Ale... Dobra, Szaku. Ja proponuję poczekać na DJ-kę. Dobra, dawajcie, bo robi się już noc, a ja uciekam. Ja buduję się jak najwyżej. Ty też no, tak, ty ile masz tego dirta? A 60 tylko. A dobra, a ja tylko 20. Wow! Byniu! DJ, dawaj, do góry się budujemy. Już. Stary, ja widzę teraz cały świat z góry. Ale ty jest mega tak ciemno. O, to teraz musimy przeczekać noc, aż będzie dzień. Ale to wszystko wygląda. A few moments later. JJ-ka, całą noc się budowałaś! Całą noc się najwyżej! Wyżej od was! Wyżej JJ-ka jest najlepsza po prostu. I zobaczcie, jak kozacko ten świat z góry wygląda. O gościu, mała kuleczka, mała zbudowaliśmy, kuleczka. Zbudowaliśmy. Co ty robisz, JJ? Ej, zostaw mnie! To Faryl! Faryl startuje. Poleciał! O nie! Co się stało? Na razie, JJ-ka! Co tam u ciebie? To ale ty mnie nie zabiłeś, ja skoczyłam z wysokości samo, bo nie, chciałam ci no, na głowę kurczę. Skoczyć. JJ-ka, ja cię prankowałem, wiesz co to znaczy? Prank, że ty tam miałaś zostać tak do końca odcinka, a ty walisz na banie na dół bez pardonu? Ja się nie boję nie, takich rzeczy, hopie. Nieustraszona JJ-ka. Na to wygląda, dobra. Szaku, złapiesz mnie? Złapiesz mnie? Złapię, przysięgam. Lecę, lecę, lecę! Bądźcie! Gdzie no stary, dziurawe masz te ręce. Co, jak się leci jak szczupak, to się nie ma co dziwić. Jak szczupak? Byś poleciał na płaszczkę. A jaką ty w ogóle jesteś rybą? Ja? Mieszano. Mieszano? Ja jestem głupik. Co? Głupik, to jest taka ryba akwariowa. Mała. Aha, okej. Beskitu są takie, no. Głupikiem jestem, kurde, zgubiłem się. 5 minutes later. Dawaj, Szaku, itemsy nasze. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. A, to mi się przyda. Diament. Diamencik też mam. Diament był. Masz. Nie, proszę. Po pierwsze, to mój diament. Trzeba, odnaleźć jakąś fajną kopalnię. Lecimy. Powiem wam szczerze, że ja cały czas się boję tutaj chodzić, bo myślę, że za chwileczkę gdzieś spadnę. Ale ty, jest jeszcze jedna z przodu. Jedna tu, no. Druga tam. Też jeszcze zaczął padać, dziękuję. Ale tak, idziemy do kopalni. JJ-ka, weź sobie pochodnie do ręki. Weź sobie pochodnie do ręki. Tu leżą. Ale tam rzuciłem. Rzucam. Woo, jest i Shakonzi, siemaneczko. Wow, 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 wow. Okej. Okay. Wow, tak brzmiało. Dobra, tutaj nic myślałam, nie widzę na razie. Myślałam, że coś się wam stało. Nie. To wygląda jak prawdziwa kopalnia, jesteśmy gościu. Bezpieczni. Hop, 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 dawaj. Tutaj to jest elegancko. Creeper. Ma. Uwaga! Co tu się dzieje? Wyleciał w powietrze, dawaj JJ-ka, chcesz... Kolejny szkielet. Dobra. Nie no, ja się boję. Creeper dostał bombę. Okej, okay, teraz szkielet. Walę go z opadki. Wow, Creeper! Dobra, przyjąłem delikatnie. Uważajcie. Kolejny? Ile tych Creeperów tutaj? To JJ-ka, jest taka wyspa Creeperów. Łap marchewki, co? Żebyś miała co jeść w razie czego. JJ-ka chodzi z diamencikiem w ręku. Okej, okay, tam jest wyjście. Dobra, dobra, to gdzie idziemy? Kierowniku. Okay. Ty masz zbroję, więc prowadź. Prowadź, panie. Wiedźma! Wiedźma! Cofamy się. Z wiedźmą raczej nie walczymy chyba, co? Co nie, pana to. Dawaj. Dwa creepery! No nie wierzę. Uważaj! Zjem marchewkę lepiej. Wiedźma zginęła? Baj, tak się to robi, nie wchodź to. Dobra. Dobra, idziemy dalej w dół. Jem marcheweczkę, lecimy dalej. Ale ten mój kill-off jest najmocniejszy na świecie. Czekaj, czekaj, czekaj. Jezu, jak się wystraszyłam. Jak się wystraszyłam! Jajka, spokojnie, ty tylko szkielet! Gdzie wy jesteście? Idę już. Tutaj. Musiałem pochodnie przerzucić do ręki. Jajka, tu jestem za tobą! Widzę, widzę. Siema! Siema, tutaj mamy dalej kopalnię, zejście w dół. Jeszcze jest niżej? O, i to mi się podoba. Takie dungeony to ja lubię, chodź, chodź. Słuchaj! Nie no, gdzie wy poszliście? Przetopmy sobie troszeczkę ironu na mieczyki. Co myślisz na ten temat? Mamy piecyk. Cyk, cyk, palimy. Robimy sobie teraz mieczyki. Dobra, mam już 3 sztabeczki, robimy pierwszy mieczyk, cyk. Dla JJ-ki zrobimy ten mieczyk, co? Dzięki. Szaku, ty w ogóle masz kill-off żelazny? Mam żelazny. Tak? Mam. Już? To ty dobry jesteś, te klocki, chłopie. Ja mam połowę zbroi żelaznej. Nie, no to jest jakiś skandal, nie? Szaku ma już wszystko.
Skam i skandal. Patrz, mieczyk nawet mam. Też mam, patrz. Ciągnie. Ej, nie rób tak. Kościu, trzy serduszka. Trzy ciągnie bardziej niż odkurzacz. Teraz muszę twoją matkę zjeść, patrz, hop. Dziękuję. Znowu nic, buraka jadłem. No, dobra, no. Ja myślę. Oj, co? Buraka jadłem. Starego ci zjadłem. Starego, czekam, że my nigdzie nie chodzimy. My stoimy w miejscu, gdzie się zgubiłaś. Stój. Proszę cię, i chodź tu. My stoimy w miejscu, ona się zgubiła. Kocham. To jest niesamowite. Masz. Idę. Tutaj bierz mieczyk sobie, wsadź do łapki i idziemy. Dobra, idziemy dalej. Dobra. Ja już wiem, gdzie trzeba iść. Tak? Masz pojęcie o tej kopalni? O śrubokręcie. Okay. My już rzeką tutaj wszystko ogarnęliśmy. Wszystkie. Chodź tutaj. Tu, dobrze. Uważaj. Zawsze w prawo. Zawsze w prawo, zawsze tak? Zawsze w prawo? A co się dzieje, widzisz? No, jest za dyma. Teraz znowu w prawo. Wow. I szkielet! Dostał! Leży! Szaku jak prowadzi, to normalnie aż jest widno! Zawsze dobra, w prawo! W drugą stronę! Zawsze w prawo teraz. Było do wyjścia! Uwaga, i tu, o, tu musimy, tu dziewięka stąd przyszła. Jeśli tu nic nie będzie, to znaczy, nie, że... no, jest kozak. Aha, nasz crafting table. Jest kozak, rzeczywiście. Nie byliśmy. O, Boziu. Słuchajcie, idziemy, ale powolutku, żeby nikt nie wpadł do lawy, tak? Bo ten świat jest zakręcony. Czekaj, jak to w ogóle budować? Okej, okay, hop. Nie wpadnijcie do lawy. Hop. Ja żyć na krawędzi. Ja na pewno wpadnę do tej lawy. Z shiftem, baby. Okej. Okay. Tu jest woda. O, tu jest obsydian. Jak jest obsydian, to wiecie, co to jeszcze jest? Wow. Że lawa na łeb ci spadnie? Jest! Nie idź tu! Nie idź. Stój, bo woda ciągnie prąd! Cofnijcie się! Ratuj! Jak ja mam was ratować? Łucznik! Za dużo gierek! Lawa! O nie! Ale jak znajdziesz, to mi powiedz, a nie. Patrz, diament! Tam! Gdzie? Tam! Posuń tam na się. Końcu jest! Wy chyba sobie żartujecie! Nie! To ty mój diament, który mi ukradłaś! Zdrajca! Tak, te będą moje! I to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się w głowie nie zakręciło. Jeżeli nie, no to wbijajcie w kolejne odcinki. Ten i ten. Zapraszam też was na pixshop.pl po przekozackie koszulki. Link do sklepu znajdziecie w opisie. A my już się żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Minecraft. Trzymajcie się, cześć!